Pamięć o rzezi wołyńskiej, która rozpoczęła się w 1943 roku i nie pamięć o tzw. zbrodni pomorskiej 1939 roku. O tym w kolejnej odsłonie opowieści pod hasłem Węzły polskiej pamięci cyklu Historia Żywa. W latach 1943-1945 Wołyń i Małopolska Wschodnia, czyli kresy przedwojennej II Rzeczypospolitej, spłynęły krwią od 80 do 120 tysięcy Polaków, ze szczególnym okrucieństwem zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich. Wydarzenia zapoczątkowane 11 lipca atakiem na Polaków w 99 miejscowościach określono mianem Rzezi Wołyńskiej, też Rzezi Wołyńsko-Galicyjskiej. Organizacja ukraińskich nacjonalistów, banderowców i Ukraińska Armia Powstańcza są odpowiedzialne za ludobójstwo Polaków w 4300 miejscowościach. Celem nacjonalistów była eksterminacja ludności nieukraińskiej z terenów uznawanych przez nich za. Ziemie Ukraińskie. W PRL-u była to wiedza zakazana, ale i po 1989 roku historia znana nielicznym. Przełom nastąpił w 2013 roku. W 70. rocznicę wydarzeń został odsłonięty pomnik rzezi Wołyńskiej w Warszawie. Między innymi powstał film Wołyń. Wiedza o tej zbrodni stała się powszechniejsza. Czy tak można powiedzieć o wcześniejszej niż rzeź wołyńska tak zwanej zbrodni pomorskiej w 1939 roku? Na Pomorzu już cztery lata wcześniej tym razem niemieccy nacjonaliści wymordowali polską ludność cywilną. Symbolem tego ludobójstwa również ze szczególnym okrucieństwem jest jedno z największych miejsc kaźni w Piaśnicy koło Wejherowa. Czy na niepamięć o tych wydarzeniach miała wpływ tylko akcja 1005, podczas której Niemcy zacierali ślady swoich zbrodni przez wydobywanie i niszczenie zwłok zgładzonych Polaków. To było po tym, kiedy alianci ogłosili na konferencji w Teheranie w końcu 1943 roku, że mordercy ludności cywilnej zostaną ukarani. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Rzeź wołyńska, zbrodnia, pomorska. Dwie historie, sprawstwo dwóch totalitaryzmów sowieckiego i trzeciej rzeszy Niemców. To, co je łączy, to ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. A różni, panie profesorze, pamięć i niepamięć, tak można powiedzieć? Z pewnością tak. Świadomość tego, że istnieje taki węzeł pamięci, o który się spieramy i który jednocześnie uznajemy za ważny, a protestujemy i słusznie, jeśli ktoś próbuje go unieważnić, zapomnieć o nim, to jest właśnie sprawa zbrodni ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej głównie w latach 43-44. Ale w istocie i wcześniejszej, i jeszcze rozciągającej się dalej w czasie zbrodni, którą określa się także jako ludobójstwo, a wedle słów jednego z historyków tego zagadnienia, profesora Szawłoskiego, ludobójstwo szczególnie okrutne genocidum atrox takim terminem, profesor Szawłoski tę zbrodnię określił. Tymczasem zbrodnia pomorska. To właściwie określenie nowe zaproponowane, o ile mi wiadomo, przez jednego z nielicznych historyków tego strasznego doświadczenia ludności polskiej w czasie II wojny światowej, doktora Tomasza Cerana, by uchwycić to, co w izolacji, w pojedynczych przypadkach bywa czasem przypominane, no bo słyszymy o piaśnicy czasem, zwłaszcza na Pomorzu ta nazwa jednak budzi straszne skojarzenia. Skojarzenia ze zbrodniami niemieckimi czy lasy szpęgawskie. Ale w takiej szerszej pamięci historycznej myślę, że jeszcze ktoś może pamiętać o rozstrzelanych obrońcach poczty gdańskiej. Pewnie i tak niewiele osób o tym pamięta. Więcej pamięta obronę Westerplatte, ale to oczywiście zupełnie inna historia po prostu militarna historia walk dwóch armii napastniczej i broniącej polskiej ziemi, placówki na Westerplatte. A tu mówimy o. Akcji ludobójczej w istocie, podobnie jak ta, która będzie miała miejsce kilka lat później na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. I myślę, że warto przypomnieć tę zbrodnię pomorską nie tylko w imię sprawiedliwości, jakiej domaga się pamięć o minimum 20, być może nawet do 40 tysiącach ofiar. Czy mamy prawo zapomnieć, nie wspominać tych ludzi, dlatego że słabsza jest wspólnota pamięci o nich niż ta, która łączy tych, którzy kultywują i słusznie pamięć o ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej? Nie. Myślę, że właśnie trzeba się zwłaszcza upominać o pamięć o tych zbrodniach, które są zapomniane, w których nie ma komu opłakiwać ofiar. Tak licznych przecież ofiar, porównywalnie licznych. Oczywiście w zbrodni zwanej w skrócie i dla uproszczenia wołyńską, chociaż wykraczającej daleko poza Wołyń. Ta liczba ofiar, tak jak pani redaktor powiedziała, to jest 80 do 120 tysięcy według szacunków przede wszystkim polskich historyków z Grzegorzem. Motyką Ryszardem Torzeckim czy Ewą Siemaszko na czele. W przypadku zbrodni pomorskiej to jest 20 do 40 tysięcy, ale też porażająco wielka liczba. Jest jeszcze drugi powód, żeby ją przypomnieć, właśnie w kontekście zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Tym powodem jest podobny sposób dokonywania tej zbrodni, podobny jej charakter. To jest zbrodnia dokonywana przez sąsiadów. To przerażające określenie, które upowszechnił w zupełnie innym kontekście Jan Tomasz Gross, przypisując Polakom szczególną nienawiść do sąsiadów na przykładzie jedwabnego w 1941 roku, ale pierwszą, nieporównanie większą od jedwabnego radziłowa zbrodnią sąsiadów była właśnie zbrodnia pomorska, bo to lokalni Niemcy, ci, którzy żyli obok swoich polskich sąsiadów, w okolicach Tczewa, na Kaszubach, pod Gdynią, krótko mówiąc na całym obszarze między Bydgoszczą a, a Gdynią, czy Wejherowem, gdzie ta ludność była przemieszana. Polacy i Niemcy mieszkali obok siebie. Niemieccy sąsiedzi zorganizowali się przy pomocy oczywiście narodowo-socjalistycznych zwycięzców w kampanii wrześniowej, czyli hitlerowskiej armii i oddziałów SS. Oraz specjalnych Einsatzgruppen zorganizowali się w formie Selbstschutzu, takich samorządnych organizacji, można tak powiedzieć, zbrojnych, paramilitarnych, które często obok karabinu używały tego, co znamy właśnie z Wołynia potem siekiery, kilofu. No nie chcę wchodzić w makabryczne zupełnie okoliczności tych zbrodni, ale po prostu zorganizowane oddziały niemieckiej w cudzysłowie samoobrony. Przychodziły do polskich sąsiadów i zabijały ich, czasem w bardzo podobny sposób, jak będą to robiły 3-4 lata później oddziały ukraińskich nacjonalistów. I to jest drugi aspekt, dla którego obok sprawiedliwości oddanej ofiarom tych zbrodni trzeba przypominać o zbrodni pomorskiej. Ale jest trzeci jeszcze, trzeci, może nawet najważniejszy. Otóż nie da się zrozumieć zbrodni popełnianych w czasie II wojny światowej bez chronologii. Chronologia w ogóle jest potrzebna dla zrozumienia historii. Trzeba wiedzieć co było wcześniej, żeby zrozumieć co było później. Rzadko jest tak, że rodzi się w historii coś radykalnie nowego, co nie ma w ogóle swoich korzeni, co jest radykalnie nowym wymysłem. Otóż to co jawi nam się i słusznie jako szokująca Swojej dzikości, barbarzyństwie, zdolności do zabicia także elementarnych ludzkich uczuć współczucia dla najsłabszych, dla dzieci, dla kobiet, dla starców. To, co widzimy w zbrodni wołyńskiej, ma swoją prehistorię. Myślę, że te początki sięgają I wojny światowej. To był pierwszy szok, który przetoczył się przez. Europę Wschodnią, oswojenie ze śmiercią, z egzekucjami publicznymi, których dokonywały, znaczy najpierw masowe gwałty kozaków, którzy wkaczają z ofensywą rosyjską w 14 roku na teren Galicji Wschodniej i okupują ją przez rok. To jest opisane choćby w powieści Juliana Stryjkowskiego, sfilmowanej potem przez Jerzego Kawalerowicza Austeria. To jest ta masowa przemoc dotykająca ludności cywilnej także właśnie na tym terenie Galicji Wschodniej. Potem to są doświadczenia roku 17-18 bolszewizm, rewolucja społeczna, połączona z ideologią masowej nienawiści i masowej przemocy, jako głównym nośnikiem sukcesu bolszewizmu w Europie Wschodniej, nakładająca się na kryzys w ogóle władzy państwowej, zorganizowanych instytucji porządku i tragedię przemocy masowej na tym obszarze. W latach 17, 18, 19, bo to jest także, trzeba pamiętać, historia pogromów w Lwowie, w Wilnie w tym czasie dokonywanych. Osobna oczywiście szczegółowa kwestia i zagadnienie, ale chodzi mi o ten proces oswajania ludzi z tym, że zabijanie, zabijanie cywilów, publiczne zabijanie nie jest czymś niemożliwym. Przeciwnie, staje się czymś codziennym, co się ogląda, obserwuje. Pamiętasz Panie świata, męczenników tych zwołynia umierali z myślą o tej, która nigdy nie zaginie, Polska o nich zapomniała, rozpłynęła się w oddali, czasem drżąca ręka starca świeczkę jeszcze tu zapali, porastają chwastem zgliszcza, groby toną w bujnej trawie. Jutro już nie będzie komu świeczki za nich tu postawić. Mówimy o rzezi wołyńskiej, gdzie szukać źródeł tego tragicznego wydarzenia, panie profesorze, co było przyczyną narodzin takiego ruchu politycznego z jego ideologią. Kiedy Ukraińcy w Zachodniej Ukrainie, jak ją nazywali, przegrywają walkę o swoją niepodległość i Rzeczpospolita obejmuje panowanie na obszarze dawnej Galicji Wschodniej, rodzi się właśnie ruch terrorystyczny czy polityczno-terrorystyczny, który przyjmie ostatecznie w 1929 roku nazwę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Rozpadnie się potem ta organizacja na dwa, jakby odłamy po śmierci jej przywódcy i założyciela Jewchena Konowalca. ON rozpadnie się na ONA i ONB. ONA to ON kontynuująca jakby linię założyciela, teraz pod przywództwem Andrija Melnyka która to organizacja choć antypolska, choć nastawiona ściśle na kolaborację z Niemcami z Trzecią Rzeszą, nie odwołuje się do projektu ludobójczego w stosunku do Polaków. Przewaga jednakże zyskuje ten drugi odłam ONB, organizacji ukraińskich nacjonalistów, nazywającej się tą literką B od nazwiska swojego przywódcy Stepana Bandery który zostaje uwolniony z więzienia w 1939 roku, gdzie odsiadywał wyrok do żywocia za zorganizowanie zamachu na polskiego ministra pierackiego. I zostaje wykorzystany przez Niemców, staje się agentem Abwery, czyli wywiadu niemieckiego, a sam organizuje właśnie walkę swojej organizacji wedle tych tradycji, które są już znane z owych wcześniejszych wspomnień. Nie mówię tu o jakichś głębokich tradycjach kozackich, wyimaginowanych czy rekonstruowanych po latach, ale mówię o tym bezpośrednim doświadczeniu jego pokolenia i pokolenia jego rodziców. Jest jeszcze i tutaj wątek jedno ogniwo poprzedzające Drugą wojnę światową. To jest masowe, na niespotykaną skalę ludobójstwo dokonywane w Związku Sowieckim. Ludobójstwo, którego ofiarą padli w największym stopniu Ukraińcy, hołodomor. Ale także po prostu masowe zabójstwa dokonywane w ramach operacji NKWD policji politycznej, tam no choćby ta operacja antypolska z 1937 roku 111 91 osób zabitych w ramach jednej tylko operacji, tak zwanej polskiej operacji NKWD w tym czasie. To oswojenie z możliwością masowego zabijania jako sposobu rozwiązywania kwestii politycznych. Tak to ujmijmy drastycznie, ale tak to właśnie robiła władza sowiecka. To widzą także Ukraińcy, którzy doświadczają tego jako ofiary i którzy obserwują także, jak usuwa się Polaków z ziemi ukraińskiej, tej, którą zajmuje Związek Sowiecki, w ramach operacji NKWD. Można po prostu pozabijać wszystkich, i w ten sposób oczyści się ziemię dla swojej. Wizji porządku politycznego. Tak robią Sowieci i tak robią Niemcy od września 1939 roku. Te działania Sowietów, panie profesorze, są chronologicznie wcześniejsze, ale bliskie zbrodni niemieckiej, zbrodni pomorskiej? Z pewnością tak. Dopiero w takim kontekście zbrodnia pomorska nieukarana, nierozliczona. To też warto może podkreślić, zanim przejdziemy już do na pewno bardziej nas absorbującej, potrzebnej do przypomnienia raz jeszcze zbrodni wołyńskiej czy ludobójstwa, może raczej tak powiedzmy dokonanego na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 40 czy 44 To powiedzmy jeszcze o tej zbrodni pomorskiej, tyle przynajmniej, że była ona właściwie i pozostaje w większości nieukarana, co jest dodatkowym aspektem tego węzła pamięci, który zaciska się w jakimś skurczu protestu. Dlaczego? Dlaczego nie pamiętamy i dlaczego, no choćby główny organizator tego szucu Pomorskiego, który wykonał te zbrodnie rękami tzw. zwykłych Niemców, ochotniczo się do tych zbrodni zapisujących, dlaczego główny organizator dożył spokojnie swoich dni w Argentynie, to był notabene potomek znanej rodziny pruskich junkrów, von Alvensleben. Wnuk generała, który podpisywał konwencję niemiecko-rosyjską, mającą na celu likwidację powstania styczniowego generała Alvenslebena. I ten właśnie bubi Alvensleben, potomek. Słynniejszego generała z 1863 roku był głównym organizatorem zbrodni pomorskiej i spokojnie dożył swoich dni chyba w 70 roku w Argentynie. A Niemcy, tak jak to ich różniło i to różniło właśnie tę zbrodnię od zbrodni. Chociaż może nie do końca zastanawiam się nad tym od zbrodni ukraińskich nacjonalistów, że zadbali w 1944 roku o to, żeby ślad nie został po tej zbrodni. I wtedy właśnie zatrudnili, tak jak pani redaktor wspomniała, specjalne komando złożone z więźniów Sztuthofu, Sztutowa. Wszyscy oczywiście po wykonaniu pracy zostali zamordowani. To komando do nieba, jak je nazywano. Które w 1944 roku wykopało groby, ofiary z grobów w tych kilkudziesięciu miejscach, gdzie dokonywała się zbrodnia pomorska, i palili zwłoki. No, po to, żeby nie został ślad, żeby nie można było przeprowadzić żadnej ekshumacji, wykazać, zidentyfikować zwłoki. Dlatego znamy dzisiaj tylko najwyżej jedną czwartą ofiar tej zbrodni bezpośrednio po nazwisku, a szacujemy liczbę ofiar na podstawie czegoś najbardziej przerażającego. Ile gramów popiołu odpowiada jednemu człowiekowi? Tak się szacuje liczbę ofiar w grobach masowych, na podstawie wagi wydobytego popiołu tyle Niemcy zadbali, żeby zostało ze zbrodni pomorskiej. Zastanowiłem się nad tym, czy to różnica, czy podobieństwo w stosunku do zbrodni ukraińskich nacjonalistów, bo ci no, rzeczywiście tak systematycznie nie mieli zresztą czasu postąpić, ale to, co mogli zrobić, zrobili od razu, po zamordowaniu ludności polskiej w poszczególnych wioskach, gdzie ta zbrodnia się dokonywała w 1943-1944 roku, Palili, równali z ziemią te wioski, żeby zniknął ślad samych osiedli polskich. I w tym sensie, jakby widać, podobny, jednak podobny schemat działania. Gościem radiowej jedynki jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Jakiś czas temu byłam w jednym z miejsc kaźni katyńskich ofiar sowieckiego totalitaryzmu. Tam powstało osiedle notabli sowieckich z politbiura. To kolejny przykład podobieństwa. To zacieranie śladów, panie profesorze. Ale dla pamięci o tych dramatycznych, o tych okrutnych, dzikich barbarzyńskich zbrodniach ważne są też motywacje tych, którzy tych zbrodni dokonali. Motto podobno z albumu Zelprzucu, który to album został przygotowany przez samych sprawców dla upamiętnienia, w cudzysłowie mówiąc oczywiście ich zasług, brzmiało co czynisz dla narodu i ojczyzny jest zawsze słuszne. Natomiast siódme przykazanie dekalogu ukraińskiego nacjonalizmu. Głosiło: Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobrą sprawy. Czy o tym trzeba przypominać? Oczywiście, że trzeba przypominać, bo jest w tym jakaś otchłań pokusy, która istnieje w ludzkiej naturze i która może zostać wydobyta. A kiedy zostaje usankcjonowana jakimś pseudo, czy raczej antydekalogiem, tak jak w tym przypadku przecież to siódme przykazanie jest szyderstwem z dekalogu, siódmego przykazania przekazanego Żydom na Górze Synaj wedle Starego Testamentu: Nie zabijaj. Tutaj mamy wezwanie do zabijania, a nawet zachętę, pochwałę zabijania w imię pewnej ideologii. Otóż trzeba o tym mówić, trzeba to przypominać, żeby. No cóż, powtórzę pewien slogan, ale ten slogan ma sens, żeby nigdy więcej się to nie powtórzyło. A wiemy niestety, że powtarza się współcześnie, widzimy, że tego rodzaju zbrodnie są znów dokonywane, czy za naszą wschodnią granicą przez rosyjskich najeźdźców na ukraińskiej ziemi, czy w konflikcie izraelsko-palestyńskim na Bliskim Wschodzie, znów niestety tak tragiczne żniwo przynoszącym. A więc nie wolno zapomnieć, nie wolno zamilczeć tego rodzaju ideologii, tego rodzaju zbrodni, trzeba głośno o niej mówić. I potępiać jednoznacznie, wskazując na konsekwencje, pokazując, co wynika z takiej ideologii. Warto może uświadomić sobie, kto tworzył tę ideologię. W sensie teoretycznym, niewątpliwie, przepraszam za znów bluźniercze nawiązanie do tradycji Starego i już Nowego, właściwie, Testamentu, Janem Chrzcicielem. Tej ideologii ludobójczego nacjonalizmu ukraińskiego był Dmitrodoncov, błyskotliwy umysł teoretyk nacjonalizmu ukraińskiego, autor wielu opracowań, które rozbudziły, rozpaliły wyobraźnie młodych inteligentów lub półinteligentów ukraińskich. Mówię to bez ironii, bez szyderstwa niektórzy kończyli studia, tak jak właśnie ten, który jako prawnik po Uniwersytecie Lwowskim, jeżeli dobrze sobie przypominam, Dmytro Kłaczkiwski, który był głównym autorem decyzji o wymordowaniu Polaków na Wołyniu. Właśnie zafascynowali się tą wizją podporządkowania wszystkiego w tym zdeptania elementarnych nakazów moralności, nie tylko chrześcijańskiej, ale w ogóle ogólnoludzkiej idei triumfu narodu i zniszczenia wszystkich jego rywali, unicestwienia wszystkich jego rywali. Ta ideologia, bliska ideologii narodowych socjalistów z Niemiec, łącząca właśnie zbrodnię pomorską ze zbrodnią ukraińskich nacjonalistów, została, tak jak już powiedziałem, wcielona w czyn przez dowódcę, czyli prowydnika ONB na terenie Wołynia, Dmytro Kłaczkiwskiego, noszącego pseudonim Kłym-Sawór. To właśnie Kłaczkiwski na początku 1943 roku zdecydował się wydać rozkaz, praktycznie rzecz biorąc oznaczający wymordowanie całej ludności polskiej zamieszkującej Wołyń bez ostrzeżenia. Bo to jest też gradacja tej zbrodni, że to, co rozwinie się później w Małopolsce Wschodniej, czy w Galicji Wschodniej, jak to woli, pod koniec 1943 i na początku 1944 roku, gdzie także dojdzie do zbrodni ludobójstwa, masowych rzezi na wielką skalę. Najczęściej jednak będą te zbrodnie poprzedzone czymś w rodzaju ostrzeżenia, no już może nawet niepotrzebnego, bo wiedziała ludność polska po tym co stało się na Wołyniu, co jej grozi z rąk ukraińskich sąsiadów, ale pojawiały się tam takie jakby wezwania, że macie czas 24 godziny czy po prostu chwilę na ucieczkę, jak nie uciekniecie, to was zabijemy. Gdy idzie o Wołyń nie było takiego ostrzeżenia, chodziło o uderzenie z zaskoczenia, o zastraszenie. Skalą zbrodni, o jakby spalenie za sobą od razu wszystkich mostów człowieczeństwa, które mogłyby wrócić tych, którzy należeli do OUNB, wkrótce zmieniła nazwę swoją na UPA Ukraińska Powstańcza Armia mogłyby wrócić do grona ludzi, bo oczywiście ci, którzy popełniali takie zbrodnie, jakie zostały dokonane na Wołyniu w 1943 roku. Od lutego do właściwie końca 1943 roku, z szczytem najbardziej tragicznym tych zbrodni w lipcu, wokół tak zwanej krwawej niedzieli 11 lipca, to przechodzi po prostu ludzką wyobraźnię i przechodzi granice ludzkości, człowieczeństwa. Torturowanie dzieci małych, torturowanie kobiet, zabijanie w najbardziej wymyślny sposób. To są, powiedziałbym, zjawiska, które trudno jest opisywać, trudno je przywoływać na myśl, kiedy zastanawiamy się nad motywacjami takiego postępowania. To można odszukać ślady prowadzące właśnie do przekonania, które wyrażał Kłaczkiwski, że w ten sposób spali się wszelkie mosty powrotu do jakiejkolwiek formy ugody. Porozumienia z Polakami. Nie ma zostać wykopany taki mur, którego już nikt nigdy nie przekroczy. Smutny aspekt tej sprawy polega na tym, że zbrodnia została dokonana, jej główny inicjator, oczywiście wykonawców było tysiące, jest znany z imienia i nazwiska i ma wznoszone w XXI wieku pomniki w Zbarażu, gdzie się urodził i w kilku innych miejscach na terenie zachodniej Ukrainy. To jest przerażające. Historycy, panie profesorze, znajdują świadectwa wskazujące, że byli i na Wołyniu, i na Pomorzu i Niemcy, i Ukraińcy, którzy nie włączyli się do ludobójstwa Polaków. Na Pomorzu w 1939 roku byli tacy Niemcy, którzy zachowywali się inaczej niż ich rodacy. Starali się także ratować polskich sąsiadów. Jest też takie świadectwo o Niemcu o nazwisku Hoppe z Lipusza, gdzie... Gdzie członkowie Zelbstrzutu rozstrzelali 19 Polaków, on miał powiedzieć, że to nie są ci Niemcy, co za Wilhelma, ale jacyś inni, niepodobni do Niemców, a tylko za nich się uważają, to banda morderców. Czy takie jednostkowe, bo to jednostkowe przypadki, są warte odnotowania i w tym kontekście tej tragicznej, barbarzyńskiej historii warto, trzeba je odnotować? Ależ oczywiście koniecznie trzeba o nich pamiętać. Bardzo dziękuję za przypomnienie i tej postaci, i w ogóle takich postaci. To jeszcze dodam, że te informacje pochodzą z opracowania Instytutu Pamięci Narodowej informacje o tej postaci. Trzeba je przypominać, dlatego, żeby nie wygrała ideologia, którą reprezentował Bubi Alvensleben i jego kamraci z Zelbstrzutu żeby nie wygrała ideologia Dmytro Kłaczkiwskiego i Dmytro Doncowa, to znaczy ideologia, która wykopie na zawsze mur między ludźmi i zidentyfikuje naród jako naród stracony albo do stracenia. Myślę, że przypomnienie, że byli też sprawiedliwi w narodzie niemieckim i sprawiedliwi w narodzie ukraińskim jest potrzebne z jednego jeszcze względu, żeby porównać skalę tych Sprawiedliwych w obu przypadkach. W przypadku pomorza tych sprawiedliwych było prawdopodobnie jednak mniej stosunkowo niż na Ukrainie sprawiedliwych Ukraińców i nie byli traktowani w sposób tak straszny, jak stało się to udziałem właśnie Ukraińców, którzy próbowali ratować Polaków. Ta ideologia rasistowska na tyle była przyjęta, zinterioryzowana w trzeciej Rzeszy, że Niemiec, no jednak, nawet jeżeli postępował niewłaściwie, nie mógł być potraktowany tak jak któryś z ludzi. W przypadku Ukraińców, organizacji ukraińskich nacjonalistów B, tej Banderowskiej, ci współbracia ukraińscy, którzy udzielali Polakom pomocy. Byli mordowani z równym albo jeszcze większym okrucieństwem niż sami Polacy. Szacuje się, że OUNB, jego formacje zabiły od 8 do 10 tysięcy Ukraińców udzielających pomocy Polakom. To jest olbrzymia skala, nie wolno o niej zapomnieć. Trzeba pamiętać o tych ofiarach ukraińskich tak samo jak o każdej ofierze polskiej. Bardzo dlatego dziękuję pani redaktor za przypomnienie tego niezwykle ważnego moralnie i praktycznie zjawiska. Jak wspomniałam na początku, w 2013 roku, w 70. rocznicę rzezi wołyńskiej, został w Warszawie odsłonięty pomnik, który jest świadectwem tej barbarzyńskiej historii. Powstał też film Wołyń, realizowane były różne akcje edukacyjne. Ta wiedza, można rzec, stała się powszechniejsza. Czy można powiedzieć, dlaczego wiedza o zbrodni pomorskiej czekała, czy czeka nadal na swoją pamięć? Na jakiś przełom, tak jak ten przełom nastąpił w 2013 roku, można by dodać dopiero w przypadku rzezi wołyńskiej. Sądzę, że może to być bardzo trudne. Tak jak z trudem wielkim przychodzi w ogóle wprowadzenie nawet do podręczników jakiejkolwiek wzmianki o tym, że była zbrodnia wielokrotnie większa od Katynia, porównywalna w skali tylko z całą, łącznie zbrodnią ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, czy w Małopolsce Wschodniej, czyli operacja polska NKWD. Jeszcze raz powtórzę 111 091 osób zabitych na podstawie jednego rozkazu w latach 37-38 w Związku Sowieckim. To podobnie obawiam się właśnie w przypadku zbrodni pomorskiej, może być, ponieważ nie jest to przypomnienie wygodne, powiedziałbym politycznie, nie wydaje się aktualne od przynajmniej roku 2000, od przypomnienia sprawy tragicznej i niezwykle wartej przypomnienia, to znaczy. Trzeba było rozdrapać te rany, tyle tylko by dojść do prawdy, a nie zabliźnić jej błoną politycznej podłości takiego czy innego wykorzystania, mam na myśli prawdę o jedwabnym. Tak właśnie upowszechniła się wtedy postawa szukajmy tylko ofiar polskich sąsiadów. Szukajmy naszych win, nie szukajmy już polskich ofiar, bo już dość, o nich nasłuchaliśmy się już po prostu, wystarczy tego. W pewnym sensie to było także doświadczenie tych, którzy upominali się o prawdę, o pamięć, może przede wszystkim o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów na Polakach, bo oni z kolei często przywoływali porównanie z Katyniem. O Katyniu się po 90 czy po 89 roku mówi oficjalnie się przypomina, a o Wołyniu się nie mówi, nie przypomina w imię pewnej politycznej poprawności, bo budujemy, staramy się budować dobre stosunki z Ukrainą, a więc politycznie nasza pamięć, czyli pamięć o zbrodni wołyńskiej nie jest nośna. Poza tym jest to pamięć właśnie o zbrodni na Polakach dokonanej przez naród, nie nawet przez jakieś totalitarne państwo, którego już nie ma, czyli przez Związek Sowiecki, a więc podtrzymuje poczucie jakiejś krzywdy po stronie Polskiej, a to Polacy byli krzywdzicielami. Takie uproszczenie, taki schemat niewątpliwie ciążył nad polityką pamięci. W ostatnich dwudziestu paru latach, częściowo może zmienionej po roku 2015. To właśnie jest także zjawisko, które dotyka zbrodni pomorskiej jeszcze silniej, myślę, dlatego że. Wciąż tutaj powraca taka sugestia, no ileż można słuchać o zbrodniach niemieckich? Przecież to była PRL-owska propaganda. Oczywiście były takie zbrodnie, ale już tyle nakręcono filmów, głównie w czasach PRL-u, prawda, na temat niemieckich zbrodni na Polakach, że przypominanie tej konkretnej zbrodni, no już. Już nie jest potrzebne, wystarczy, a poza tym to jest woda na młyn, że użyję właśnie takiego sloganowego określenia tych, którzy chcą psuć stosunki polsko-niemieckie, którzy chcą raz jeszcze przedstawiać Polskę jako naród ofiarę, zamiast stanąć w prawdzie i mówić o Polsce jako narodzie sprawców. Ten właśnie schemat myślenia, myślę, jest niezwykle szkodliwy moralnie, ponieważ stoi na drodze do prawdy historycznej, do upamiętnienia prawdy historycznej, bo zbrodnia pomorska była faktem straszliwa odpowiedzialność niemałej części narodu niemieckiego za tego rodzaju zbrodnie, który umożliwił tego rodzaju zbrodnie jest częścią pamięci, która powinna być wspólna w Europie, przynajmniej w naszej części Europy, a żeby także po stronie niemieckiej nie wróciła pokusa redukcji pamięci o II wojnie światowej wyłącznie do pamięci o holokauście, bo to nie wystarczy, to nie była jedyna zbrodnia, choć największa w czasie II wojny światowej. Jeżeli zapomni się o innych, jeżeli wybierze się te politycznie poprawne, Holokaust, zbrodnie na Romach, jeszcze będącą zresztą częścią zbrodni pomorskiej, Akcje masowego zabijania ludzi niepełnosprawnych psychicznie, czy próbę wyodrębnienia grupy homoseksualistów, zabijanych jak najbardziej przez Niemców w ramach polityki państwa niemieckiego w tamtym czasie, to jeśli ograniczyć tylko do tych wybranych, dziś politycznie postawionych na piedestale grup, to właśnie burzy się we mnie wszystko, by nie pomijać tych, o których zapomina się z powodów politycznych, o których się mówi mniej, bo. To nie jest nośne politycznie albo może politycznie przeszkadzać. Nie, mamy upominać się o tych najsłabszych, o tych, o których się nie mówi. To jest właśnie pewnego rodzaju dynamika pamięci o wołyniu, takie poczucie krzywdy, że o naszej krzywdzie, o naszym doświadczeniu, naszych bliskich, którzy tam zginęli w tak okrutny sposób, się nie mówi, bo to politycznie było niewygodne z takich czy innych względów. Tak teraz właśnie zbrodnia pomorska wymaga takiego protestu moralnego by przypomnieć ją, nie zapominać, by nie dała się zabliźnić błoną politycznej poprawności. Miejsca związane z rzezią wołyńską są obecnie poza granicami Polski. Rzeź jest w naszej pamięci, stała się ta pamięć. Szersza, obejmująca większą część społeczeństwa, co wynika także z badań Cebosu. I ta pamięć domaga się grobów tych, którzy są ofiarami rzezi wołyńskiej, bezskutecznie. Natomiast zbrodnia pomorska związana jest z miejscami, które znajdują się na terytorium Polski. I mówimy o niepamięci, a przecież możliwość upamiętnienia jest w naszym zasięgu. Jest i nie jest, ponieważ, tak jak mówiliśmy o tym, pani redaktor sama przypomniała we wprowadzeniu do naszej audycji ten fakt, niemieccy zbrodniarze zadbali o to, aby nie było kogo ekshumować, żeby nie dało się zidentyfikować ofiar. Po prostu wydobyli je z grobu i spalili, zamienili w proch, w popiół. To sprawia, że no nie da się zrobić tego, co jest jakby obowiązkiem wobec zmarłych, to znaczy. Przywrócić im imię i nazwisko, i zapewnić godny pochówek. To jest popiół w grobach masowych, w odniesieniu do ogromnej większości ofiar zbrodni pomorskiej. W pewnym sensie inna sytuacja jest, ale jednocześnie skomplikowana z innych także powodów na terenie Ukrainy, tam, gdzie są groby, tak jak pani redaktor zauważyła, poza obszarem państwa polskiego, ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Te ofiary można by ekshumować, zidentyfikować, godnie pochować w imię ludzkiego obowiązku, nie patriotycznego, nie narodowego, tylko ludzkiego obowiązku. To jest zjawisko zresztą współcześnie na całym świecie. Czasem się w naszych debatach wewnątrzpolitycznych w Polsce mówi o jakimś szaleństwie, jakimś dziwactwie polskim, to przywracanie pamięci ofiar przez ekshumacje, przez powtórne pochówki. A proszę spojrzeć na Hiszpanię, proszę spojrzeć na Argentynę. Tam to zjawisko ekshumacji na przykład ofiar wojny domowej w Hiszpanii. Czy funkcjonowania reżimów autorytarnych w Argentynie jest na dużo bardziej masową skalę realizowane? Otóż tego nie możemy zrobić, ponieważ polityka państwa ukraińskiego. Polityka pamięci stoi temu na przeszkodzie. To bardzo smutne, bo wiemy, jak ogromną pomoc wyświadczyło państwo polskie i naród polski Ukraińcom w ostatnich latach i chwała Bogu, że taka pomoc następuje i powinna być kontynuowana, moim przynajmniej zdaniem, ale przecież jest poczucie jakiejś, jakiejś krzywdy, jakiejś niewdzięczności, że nadal ta skrajnie nacjonalistyczna polityka pamięci ukraińskiej przekreślania w ogóle prawdy o zbrodni ukraińskich nacjonalistów jest kontynuowana, że dalej są te pomniki Dmytro Kłaczkiwskiego, głównego odpowiedzialnego za zbrodnie ludobójstwa na Wołyniu, Romana Szuchewicza, głównego odpowiedzialnego za zbrodnie masowych rzezi w Małopolsce Wschodniej, że nadal są pamiętniani specjalnymi znaczkami pocztowymi, na terenie państwa ukraińskiego, czy też w inny sposób, a jednocześnie nie pozwala się, nie pozwala się przedstawicielom polskiego państwa dokonać ekshumacji i pochówku ofiar tych, które można odkryć, które można zidentyfikować w tych setkach miejsc, gdzie dokonywały się zbrodnie ukraińskich nacjonalistów. To jest jakaś smutna okoliczność, która mam nadzieję, Zostanie zmieniona z czasem, liczę na to. Natomiast w odniesieniu do ofiar zbrodni pomorskiej jest to po prostu niemożliwe, bo mamy do czynienia z popiołem, który zostawili po sobie Niemcy. Można natomiast i trzeba w tym miejscu, czy w tych miejscach, w lasach szpengawskich, wokół Piaśnicy, w tylu innych miejscach, gdzie ta zbrodnia się dokonywała w Fordonie trzeba po prostu w jakiś sposób. Ożywiać tę pamięć, próbować przypominać ją także w dziełach kultury masowej, ażeby ona nie umarła w przekazie międzypokoleniowym. Polskie Radio Jedynka.